Pilot będzie krótki odcinek, jak ja przez internet robię lekcje. No bardziej, no nie ja, ale też będzie ze mną, ale nie wiem, ale nie w tym odcinku. Tak, 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 na czacie. Może wiecie, co to jest. Muszę wskoczyć po jakiś komputer. Widzowie, tylko wiecie, ta youtuberka trochę będzie pokazywać siebie, no bo ona ma tak odwrotnie, no dobra, dobra. Włączę się na czacie. Cześć, Dobromir! Elo, Franek! Co dzisiaj robi? Dobry Dobromir? Nie wiem, a gramy dzisiaj w Among Us? Nie, bo moja mama mi nie pozwoliła po lekcjach. Aha. Dobra, dzieci, zaczynamy. Zaczynamy lekcję. Proszę pani, ale nie ma Iwora! O, ja się dołączę, bo powiedział, że jeszcze jest u dentysty. Nie lubię dentysty. Dobromir! Przepraszam. Otwieramy podręczniki na stronie 108. Tak daleko? No cicho, bądź Dobromir. Dobromir, masz fajne tło. Wiem, to on ci takie trzy kreseczki daje. Gdzie ty później będziecie mówić? Dobra, dobra, jestem tu z poczupami. No, kto nam tak taśmę robi? Przepraszam, proszę pani, mój tata robi coś. Mateusz! Dobromir! Przepraszam. Dobra, wyłączamy głośniki. I pierwsze zdanie mi przeczyta... może Franek? Dobrze, proszę pani. Co to są zwierzęta? Zwierzęta to są domowe zwierzęta. Tytuł nam przeczytaj, Franek! Franek, na 108. Nie na 109, tylko na 108. Aha. Domy są zrobione z dużo rzeczy, okien, cegieł i fundamentów pracowitych. Dobrze, drugie, teraz Dobromir nam przeczyta całe. No co, tak tą całą stronę? Tak, ty bardzo mało nam gadasz. Ty dużo gadasz, a mało czytasz. Nasz dom jest bardzo ładny, wyparzony. Są tam lekcje, żeby dzieci uczyły się strasznie dobrze. Żeby dzieci się bardzo dobrze uczyły, żeby rodzice dobrze gotowali w kuchni. Zawsze musi być jakiś mały ogródek. Jak mieszkasz w bloku, to nie możesz mieć ogródka albo jakoś tak. No już. Jeszcze jedno zdanie. A, pominęłam droga. Napiszcie w zeszytach, jak wasze mieszkanie wygląda. Mamy to też napisać? Dobromir, nie pytanie. Tam jest jeszcze jedno zdanie, tak. Aha. Nasze mózgi lubią nasze domy i wszystkich uczniów szkoły. Dobrze. Powiedzcie mi, jak wy spędzicie w swoim domu czas? Franek? Mój dom tu nawet nie jest taki zły, ale nie lubię go, bo tam jest strasznie mało miejsca, pokój ma strasznie małe i za chwilę rodzice chcą mi zrobić spokój z nimi, a oni chrapią. Dobra, dobra. Dobromir. Ja mam fajny dom, jeszcze tydzień do nas ma przyjść, ale musimy pozbierać na niego naklejki. Ja nie mieszkam na dole. Frania, Calinka i Ksenia na górze, to moje siostry. A Dizio będzie też na dole, tu też spał na dole. A w domu drugim Soń... Dobromir! Co? To Sonia ma powiedzieć o swoim domu, a nie ty. Przepraszam, Soniu. Nic się nie stało, Dobromir. Dobra, Sonia, powiedz jak. Fajnie jest, ja będę mieć właśnie domek. Mam z Piotrusiem i Violą i za chwilę Julkę tam musimy podbierać i Stefek nam wszystko niszczy. Dobra, może teraz jakaś dziewczyna, druga Maja, powiedz. Nie wiem, jak okaże swój dom. Dobra, może Karolina. Mój dom jest fajny, mam aż 3 pieski, 3 chomiki i 3 koty. Jezus, jak dużo. I mój dom jest wielki, ma nawet basen mój własny.
kochającą rodzinę i mam nawet mam swój komputer, tablet i telefon. Dobra, dobra. Robimy polski na stronie 12. Na stronie 109, proszę pani. 108. A, no, no 108. I odwiedzajemy zadanie. Tylko na 108? Tak, tak, na 109 nie musicie. Jak dobro mi zrobił 108? Skończyłam, proszę panią. No to przeczytaj nam pierwszy wyraz. No nie wiem, przeczytaj nam pierwsze. Czekajcie. Wszyscy dzieci skończyli? Tak! Dobra, Dobromir, przecież skończyłaś. Przeczytaj nam pierwsze zadanie i pokaż. Dobra, pokoloruj tylko te znakości domu. Pomyliłam się. Tylko pokoloruj te fundamenty domu. Czym się robi dom? Dobra. Drugie zadanie. Namaluj swój wymarzony dom i napisz w zeszycie. Nie musicie. Dobra. Pokaż nam, jak to zrobiłeś. Dobra. Przynajmniej tutaj na czacie bardzo dobrze widać. Dobra. I pokazuj nam. Tutaj mamy. Tutaj. Bo tutaj mamy ten dach, okno, ściana, drzwi. Dobra. A powiedz, co to jest? Ściana z gwiazdy, ściana z kółka, ściana z serduszka i jakieś okno. Dobra, pokażę nam teraz drugie zadanie. Co to jest, Dobromir? Tu jest Piotruś, a tu ja jestem. Dobrze, Dobromir. Piątka plus. Robimy 109, też nie jest złe. Dobrze, proszę pani. Jak Dobromir skończył 109? Proszę pani, skończyłem, ale jak ktoś nie ma kromowego, to co zrobi? Dobra, Dobromir. Nie ma sprawy. Proszę pani, a ja właśnie nie mogę pokazywać mojego pokoju, więc proszę pani, zrobiłem zdjęcie tapety i taką zrobiłam tapetę. Dobrze, dobrze, Dobromir. Pokaż nam te zadanie, co zrobiłeś. Wszyscy zrobili tak. Wszyscy pokazują. Tylko najpierw Dobromir, bo najpierw Dobromir pierwszy skończył. Spoko, loko? Aha, wszyscy włączają mikrofony i słuchają. Aha, Dobromir, tylko przeczytaj polecenie do tego. Dobra, dobrze. Przeczytaj polecenie do trzeciego zadania. Pokoloruj ładniejszy... Proszę pani, to wszystko jest pokolorowanie. No, pokoloruj ładniejszy obrazek. Pokoloruj najładniejszy obrazek z... Jezus! Pokoloruj ładniejszy obrazek z pierwszego zdania, z pierwszej strony pokoloruj tak samo, więc nie rozumiałem, ale Ksenia mi pomogła. Że musicie pokolorować ten obrazek ładniejszy, jak zrobiliście tutaj te kolory. Tu jest trawa, o jeszcze tutaj trawa jak coś. Dobra. Dobrze? A przeczytaj jeszcze nam to polecenie. Dobrze? Pokoloruj domek jak chcesz, a później pokaż to swojej pani? Dobra, dobra. Tutaj mam tak, nie mam kremowego, więc taką dziewczynę zrobiłem. Dobrze. A proszę pani, teraz mówię do wszystkich uczniów. Dobromir, ty dużo gadasz. Wiem. A w ogóle przez ten online wszyscy się... kto z fajnia z 1001? Sonia! A kto jutro? Piotruś. Aj!
Szkoda. Koniec jest online. Do widzenia! O, dobraż. Mam nadzieję, że wy też wiecie, co to znaczy lekcje online. No to do widzenia.